A my wracamy. Like a boss. Epilog. Jesteś cały? Mniej więcej. A smok? Smoczyca. Saskia. Żyje. Jest ranna, osłabiona upływem krwi, ale żyje. Urok wciąż działa. Nieważne. Póki Saskia żyje, jest nadzieja na zdjęcie czaru. Poza tym nie zabijam smoków. Filippa nie zrezygnuje z tak potężnej broni. Triss, zrozum. Ostatnią rzeczą, na jaką mam ochotę, jest zaszlachtowanie jednej z najpiękniejszych istot, jakie w życiu widziałem. Saskia to uosobienie dobra. Jest dokładnym przeciwieństwem Eilhart i twoich byłych przyjaciółek. To one zasłużyły na karę. Masz rację. Chciałam tylko... Wiem, co chciałaś. W pewnym sensie masz słuszność, ale tym razem to nie kalkulacja jest ważna. Jeżeli jest chociaż cień szansy na odczarowanie Saski, trzeba spróbować. Chodźmy stąd. Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na ciebie. Czeka? Mhm. Tam, gdzie obozowali Temerczycy. Chodźmy. Jak to czeka? Jak to czeka? Skąd wiesz? Po ataku smoka zapanował kompletny chaos. Próbowałam się dostać do kwatery Filippy. W jednej z uliczek podszedł do mnie przerażony mężczyzna i wręczył list. Był śmiertelnie przestraszony i błagał, bym nie zrobiła mu krzywdy. Powiedział tylko, że to do ciebie. List był krótki. Czekam w obozie Temerczyków Leto. No, co tu się wydarzyło podczas mojej nieobecności? Wszyscy królowie mieli znacznie więcej zbrojnych, niż przystało na pokojowe obrady. Podczas ewakuacji doszło do paru incydentów. Kedweńczycy ścieli się z Temerczykami. Zakonnicy zgwałcili dwie czarodziejki i zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze większemu przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć, ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. Muszą mieć swoje prawa, swoje miejsce. Inaczej powstanie kolejna loża. No właśnie. No da, kontynuujemy. No, tutaj nie ma przejścia. Chyba, nie wiem, ktoś to zabezpieczył. Cóż, ruszamy w takim razie. W stronę Leto, do obozu Temerczyków. Nie, tu nic nie ma. No to pewnie Leto tutaj. A co tu się dzieje? Nie, to Kedwińczycy. Jorvet. Chyba się budzi. Bzdury opowiadasz. Skurwysyn jest w agonii. Popatrz. Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony jak zwykłe ścierwo. Lnę się, że to robota jakiegoś maga. Nie powinieneś był brać tej błyskotki. Zapytają, co miał przy sobie. A ty im nic nie powiesz, rozumiesz? Ale ja powiem. Ej, wy! Idźcie precz! Jeńca pilnujemy! Oj! Jeńca? Jakżeście go pojmali? Nie twoja rzecz, dziwolągu! Niegrzecznie. Tak. Radowid chciał go kupić. Jak się domyślasz, Rosz odmówił. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Temeria może zniknąć z mapy, ale póki żyją tacy ludzie jak Rosz, jest nadzieja na jej odrodzenie. Nie rób mi wyrzutów. Sam pytałeś. Dobra, czas się z nimi zająć. Sam! Ratujemy Jorveta. Au, to już bolało.
i masz po plecach. To jeszcze jeden. I się rozpadł. Dobra, uratowaliśmy Jorveta. A tu jest jeszcze jeden. Dobra. O tobie mi zapomniał. Dzięki, że się przypomniał. Chris, nie po mnie, dobrze? Teraz mogę schować miecz. Możesz mi wyjaśnić, po co to było? To Jorvet. Jestem mu to winien. Widzę, że dużo mnie ominęło. Ta, jesteś w stanie mu pomóc? Przykro mi, Geralt. Potraktowano go wysoką magią. Leczenie wymagałoby czasu. Królobójca mi się wymknie. Zostań z nim, Triss. Wrócę po was, gdy to się skończy. Geralt! Nie chcę, żeby stała ci się krzywda. Umiem sobie radzić. Nie tym razem. Muszę z nim porozmawiać. Sam. Po zakończeniu obrad osłona upadła. Teleportuję Jorveta daleko stąd. Do Vergen. Dobrze. Uważaj na siebie. Jasne. O, sztylet Filipy Eilhart. Patrzcie, no. To była ta błyskotka. No, zobaczymy. Triss, cekniesz go czy nie? Chyba nic z tego. Nie możemy z nim pogadać. Dobra. Save all. Jak nakazuje przysłowie. Gdzie jest wejście do obozu Tymerczyków? To ciężkie jest. Tu jest wejście. Czemu nie mogę przez to przejść? No to jest kurde jedyne wejście, co jest? Nie wiem, jakoś tutaj pokazywało. Nie wiem, co chodzi, tu nie ma przejścia. Tu nie, no ej, no to ciężkie, jasne, co jest? Muszę to wyrżnąć. Nie, no nie działa, no, normalnie tutaj było wejście, co jest, kurna mać? Wiesz, że to skomplikowali? Paskudnie to wygląda. Swoim miecz. O, tego nie było. Palą kolejne zwłoki. To nie jest miejsce dla wiedźminów, chociaż znam cię i wiem, że pojawiasz się wszędzie tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Lok Mwyn zostanie magicznie zapieczętowane. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Lok Mwyn odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Chilin de Tancarville i pozostałe zdrajczynie z loży. To może potrwać. Sheila uciekła z Lok Mwyn, korzystając z megaskopu. Mamy czas. Nie będzie się ukrywała wiecznie. W końcu wpadnie w nasze ręce. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. I śpiesz się, za godzinę miasto zostanie zapieczętowane. No dobra. Czyli teleportowa, a my mamy tu wejście. No nie mogę zapisać, kurde, dobra. No i cóż, wchodzimy. Jak to rozwiąże, zobaczycie. I czeka na nas Leto. Witaj, Leto.
Długo to trwało. To błyskotka z Megaskopu Shinny. Podmieniłem diamenty. Ten w Megaskopie miał skazę, niewielką, ale wystarczającą, by wypaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. Pozwoliłem jej uciec. Jesteś bez serca. To, co jej zrobią królewskie tajne służby, będzie znacznie boleśniejsze i długotrwałe. Trudno. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... wódki? A daj, co mi tam. Daj. Zaschło mi w gardle. Za starą znajomość. Dobre. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. Chyba gust nie gra roli, czy jakoś tak. Przesilenie zimowe 1270, Midinvern, noc magii. Leto nie kłamał, Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora, można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. Patowa sytuacja. Był inny niż wszystkie elfy. Nie miał wstydu w spojrzeniu. Nigdy nie cierpiał prześladowań. Nie przeżył pogromów. Ludzie nie zabrali mu ziemi. Ten elf nie mógł pochodzić z tego świata. Był najeźdźcą. Dobiliśmy targu. Moja dusza w zamian za duszę Yennefer zgodził się bez wahania. Czyli to prawda, Geralt stał się jeźdźcem Gonu. Nieźle. Ale uciekł. Chłopie, Geralt! Zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki Gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Wiecie co, ja tutaj nie sobie de facto Leto nam nic nie zrobił, tak? Pomógł nam trochę pomógł nam odkryć niektóre wspomnienia. I on tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie darował nam życie, to też fakt. No i cóż, on tak naprawdę nie chciał nas zabić. Nigdy nie chciał. Co jest bardzo ciekawe. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Wodziła Egana, próbowała nas poróżnić. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby. Mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rideau. A parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać Królów Północy. Więcej nie wiem.
Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Ciekawe. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy dziki gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadkę upiornych jeźdźców. Wiesz, kim naprawdę są jeźdźcy dzikiego gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiory gonu. To duchowa emanacja, awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata, nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Sam jestem ciekaw czego. No gadam dalej. Dlaczego wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolaniki. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać. Wrócić do domu. Ciekawe. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz. No jeszcze to. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I wiesz, co mnie najbardziej bawi? Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. No to trochę dużo rozmowy. Jak skontaktowałeś się z Shiną? Gdy już dowiedziałem się o loży, nie było większych problemów. Na początku patrzyła bardzo uważnie na każdy mój ruch. No wyglądam jak wyglądam. I jeśli tego chcę, każdy prędzej czy później zaczyna mnie traktować jak tępego osiłka. Kręciłem się wokół Shiny i zabiłem dla niej parę bestii. Marudziłem, że jestem nieszczęśliwy, że świat jest niesprawiedliwy. Zadbałem też, by kilku wiarygodnych świadków mogło nas powiązać. Takie zabezpieczenie na przyszłość, gdyby mnie złapano. Jednocześnie przygotowywałem się do zamachu na władcę Kowiru. Pierwotnie to Esterad Tysen miał być pierwszą ofiarą tajemniczych zabójców. Zanim do tego doszło, Shila zleciła mi zabójstwo Demavenda. Los się do mnie uśmiechnął, już nie musiałem jej wrabiać. Wystarczyło tylko wykonać zlecenie i pójść za ciosem. Skąd wiedziałeś o loży? Od cesarza i Vatiera de Rido, cesarskiego arcyszpiega. A oni wyciągnęli to z Yennefer. Odzyskała pamięć? Nie mówię, że świadomie to niosła na koleżanki. Podejrzewam, że znaleźli sposób, by dobrać się do jej wspomnień bez jej wiedzy. Przy moim przesłuchaniu był też czarodziej. Młody, dumny oficer wywiadu. Dostarczono mi listę czarodziejek zasiadających w loży. Przy rozmowie był sam Emyr, Vatier i ja. Tylko oni wiedzieli o misji. Ciekawe. Jak udało ci się zabić Demavenda? Dzięki czarom Shili.
Znaliśmy każdy jego ruch, zwyczaje i zachowania straży, wszystko. Pozostało tylko zadać ostateczny cios. Mieliśmy bardzo komfortową sytuację. Ale i tak było ciężko. Ledwo uszliśmy obławie. Gdyby nie Skojatel i Orweta, znów pomysł szli, nie udałoby się. A tak nie dość, że udało się zabić Demavenda, to jeszcze byliśmy kompletnie poza zasięgiem loży i mogliśmy zaplanować zamachy na Foltesta i Henselta. Czy wszystko wina Shilly, tak? Skąd wiedziałeś, że Foltest przyjdzie do klasztornej samotniej? Plan zabicia Foltesta ułożyliśmy z Jorwetem. Król Temeri nie krył się z tym, że zamierza rozprawić się z Lavaletami. Byłem pewny, że będzie chciał zabrać Benkarty. A gdzie chowają dzieci w czasie oblężenia, jak nie po klasztorach? Musiałem zostać mnichem, ale nie mogłem przyjść do klasztoru i powiedzieć, że spłynęło na mnie objawienie. To byłoby niewiarygodne. Dlatego patrol Ariana natknął się na oddział wiewiórek torturujących bezbronnego mnicha. Dzielni wojownicy przepędzili elfy, a ja znalazłem schronienie w klasztorze. Nikt nie zauważył, że nie jesteś okaleczony? Mnich, który mnie leczył, dostał dużo orenów za milczenie. Ot, była tylko pożyczka, potem go zabiłem. Tylko umarli nie zdradzają tajemnic. A potem wystarczyło czekać na rozwój wypadków. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Kiedy postanowiłeś pozbyć się Orweta? Kiedy zorientowałem się, że nie będę mógł nim manipulować. Był zbyt spostrzegawczy i niebezpieczny. W każdej chwili mógł przejrzeć moją grę. I to był błąd. Póki chronili cię Skojatel, byłeś nie do ruszenia. Ale też nic nie mogłem zrobić. Gdybym dobił Ciarana... Ale nie dobiłeś. Dzięki temu udało mi się skonfliktować cię z Jorwetem i zmusić do ucieczki. Pamiętaj, pozwoliłem ci żyć, a mogłem zabić. Pamiętam. Spoko. To ciebie Shilla szukała we flocie. Zgadza się. Chciała się mnie pozbyć. Wciąż myślała, że panuje nad sytuacją. Założę się, że sądziła, że mi po prostu odbiło, albo że to Jorwet mnie zmanipulował. A w tym czasie północ pogrążała się w coraz większym chaosie. Dokładnie. Ty byłeś największym problemem. Mogłem cię zabić wtedy w elfich ruinach, ale nigdy nie byłeś moim wrogiem. No właśnie. Geralt nigdy nie był wrogiem Leto. Nie udało wam się dopaść Henselta. Wszystko się pochędożyło przez klątwę Sabriny. Po pierwsze utknęliśmy w kryjówce w wąwozach, po drugie zjawiła się Shilla i pilnowała Henselta jak oka w głowie. Ale jego śmierć nie była już niezbędna. Wtedy los uśmiechnął się do nas po raz drugi. Dowiedziałem się o obradach i próbie wskrzeszenia Rady i Kapituły. Idealny moment na wielki finał naszej misji. Dobra, koniec. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Zostało jeszcze trochę wódki? Po łyku. Trzymaj. Ja naciąłem 2 łyki. Jeszcze coś tam jest. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę i nigdy więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. A, idź w swoją stronę, Leto, nie jesteś moim wrogiem. Tak naprawdę mi nigdy nie zaszkodził, uratować mi życie. Wiem wszystko, co chciałem wiedzieć. Czuję, jak wspomnienia wracają. Twoja śmierć nic nie zmieni. Idź w swoją stronę. Tak po prostu? Żadnych gruźb, życiowych mądrości? Po prostu. Idź. Bywaj, Geralt. Nie miałem zamiaru z nim walczyć. Wyjaśnię to, co chciałem i... tyle.
O, Biedronka. No i cóż, wychodzimy z La Queen. W poszukiwaniu zabójców królów, Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał Flotsam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na cztery wiatry. Flotsam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Wedyrn, Wiedźmin, był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pierzchli jednak w popłochu, gdy po zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lochmuin przypieczętował bowiem los foltestowego królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. Przed wielu laty Geralt z Rivi był świadkiem upadku Rady i kapituły czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lochmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Sheila de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy trochę odpoczynku. Zoltan ruszył do narzeczonej, a ja wpadłem w objęcia mus. Któż mógł przewidzieć, że burza nad Królestwami Północy była ledwie początkiem wielkiej nawałnicy, a także wstępem do zupełnie nowej opowieści o Geralcie z Rivi. Tak jest, to były właśnie nasze wybory. Dziękuję wam za bycie ze mną podczas tego zagrajmy w Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, ścieżka Jorveta. Jak widzieliśmy, jest wspomniane o nowej opowieści dotyczącej Geralta. Czy to pan Sapkowski będzie pisał nową książkę, czy to CD Projekt Red zrobi Wiedźmina numer 3. Tak się będę czekał. I cóż, no i zostaje mi jeszcze ocena tak naprawdę tej wspaniałej produkcji. Gameplay jako gameplay, zwłaszcza z tymi nowymi dodatkami, bardzo mi się podobał. Na pewno świetnie wykonane. Udźwiękowienie, po prostu miód. Świetne odgłosy, świetna walka. Dużo ciekawych questów, pobocznych oczywiście też. Poznawaliśmy historię świata Wiedźmina 2. Nowe lokacje. Podróżowaliśmy przez kraj. Zwłaszcza te nowe wstawki filmowe, które się pokazały. W edycji rozszerzenia się właśnie to, co mówi Jaskier o konsekwencjach, jakie wywołały nasze decyzje. Czy to właśnie podzielona północ, Sheila złożona w ofierze, Królestwa Pontaru. Bardzo fajnie na przykład zrobione. Tutaj jest jeszcze oczywiście arena, do której mogę zawsze przyjść, powalczyć. Lecz jak dobrze wiecie, jeszcze nie rozstajemy się z Wiedźminem na zawsze.
Zostaje jeszcze do zrobienia ścieżka Rosha, którą myślę, że też będę robił, ponieważ nie znam tej historii, więc zobaczymy, jak to będzie. Lecz ścieżka Rosha będzie dosyć późno, ponieważ poczekam może na procesor, będę miał wtedy... Będzie oczywiście z lepszą grafiką ścieżka Rosha zrobiona. Dodatkowo teraz bym się pewnie trochę znudził ten Wiedźmin już po tylu odcinkach. Znaleźć będą inne projekty zagrajmerskie. Wiedźmin wznowić planuję dopiero w przyszłym roku. Teraz będą inne projekty. Co jeszcze? Sama postać Geralta też jest bardzo ciekawa. W końcu wróci wspomnienia Geralta po tak długim czasie, odkąd zacząłem robić jedynkę. Byłem ciekaw, co się w ogóle działo w przeszłości Geralta. Mniej więcej jest. A spoilerując, albo raczej przypuszczając, co by było w Wiedźminie 3. Czyli byśmy się wybrali do Królestwa Nilfgaardu, tam zaczęli walczyć, szukali Yennefer, może spotkali znów naszych druhów, Leto, znowu żeśmy spotkali, może tym razem, skoro żeśmy oszczędzili w ścieżce Jorvetha, to może by nam pomógł w Królestwie Nilfgaardu. Może coś z Triss Merigold znów. Może byśmy widzieli, jak rozwija się Rada i Kapituła. Jak na przykład Temeria wraca. Już Redania i Kedwen przestają mieć jakieś prawa do tej ziemi. Że powstaje ponownie Temeria, jest nowy król. No właśnie, co się stało z Benkartami, nie wiemy. No i cóż. Zostały napisy końcowe, może jeszcze jest coś na końcu, nie wiem. Dlatego posiedzimy tutaj, popatrzymy. Ewentualnie za chwilę to skrócę, te napisy końcowe. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało Wiedźmin 2 w moim wykonaniu. Zapraszam was do innych odcinków, do innych produkcji, które będą się pojawiać, które są już. Zapraszam do Wiedźmina 1, którego mam skończonego, z flash modem zrobionym, do Hoaxa, do Sąsiadów z do Mass Effecta, do Diablo 3, który jest też tworzony, do innych, które też będą. Subskrybujcie, im was więcej, tym zawsze lepiej. To jest dodatkowa motywacja dla mnie, wtedy się cieszę, że coraz więcej was mnie ogląda, mam większą motywację do robienia filmów, coraz więcej materiałów może się pokazywać. No cóż, czekamy na koniec i zostawiam wam z tym słodkim soundtrackiem. A, i jeszcze jedno. Trzymajcie się i do kolejnych serii, kolejnych odcinków. Hej! O, jednak jeszcze coś ciekawego. Chyba o smoku, o Saski jeszcze coś. Nilfgaard jedzie.
O, rzesz w mordę jeża. Ale armia. Czyli będziemy jednak walczyć z Nilfgaardem. Świat, jaki znamy, odchodzi, jednak to przeszłość jest kluczem do przyszłości. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i na razie, cześć!